to, co się dzieje z neuronami pod kątem neurogenezy, wyrastania drzewek dendrytycznych, jakby tego, jak, jak te neurony się łączą ze sobą, co się dzieje pod kątem synaptogenezy, czyli tworzenia tych przestrzeni, gdzie neuroprzekaźniki mogą działać, czy tego, jak regeneruje się mózg, na przykład właśnie w depresji. I widać na tych badaniach komórkowych, co się dzieje pod kątem między innymi właśnie psylocybiny. Neuroplastyczność to jest zmiana mózgu, formowanie jakby struktur, tworzenie nowych sieci neuronalnych, trochę przebudowywanie tego mózgu pod wpływem Środowiska, tego co na nas działa. Po prostu psychodeliki dają taką nadzieję na to, że tam, gdzie ta neuroplastyczność jest zaburzona, bo neurony nie tworzą się prawidłowo, neurogeneza jest zaburzona, ale też badania wskazują, że może przez to, że z jednej strony wpływają tak biologicznie i morfologicznie na neurony, ale też poprzez to, co dzieje się w sieci DMN, czyli tej sieci stanu podstawowego, będzie mogło to wpłynąć na przykład na leczenie uzależnień. Zobaczcie, co robią te neurosfery pod DMT. <laughs> Hi, jestem Estosław, Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mam temat. Ja na ten odcinek czekałem bardzo, bardzo długo, i moją gościnią jest Jana Podguska, neuronaukowczyni. Cześć Damian, Bardzo Ci dziękuję wow. za zaproszenie i że się udało złapać prosto z pociągu, ale się udało. Rewelacja Asia, no powiem Ci, że umawialiśmy się bardzo długo, a w międzyczasie moja premiera książki Portugalia Twoja. Mhm. Zaraz ja będę w Portugalii, więc to cieszę to się, to było takie bardzo wąskie okienko, żeśmy mogli teraz porozmawiać i bardzo ci za to dziękuję. I w ramach Dziękowania mam dla ciebie książkę, którą Końcu. ci obiecałem w listopadzie tak. zeszłego roku. Jest specjalnie dla ciebie książka Hike, którą wydałem Dzięki. z Badkiem Przybyszewskim. Wspaniale. Znajdziesz tam cieszę. na pewno sporo usystematyzowanej wiedzy. Jest ona na takim podstawowym mhm. levelu, żeby była właśnie dla każdego, ale to jest naszym zdaniem pierwszy taki Progresywna publikacja autorów polskich. Mm -hmm. No bo wiadomo, mamy NATO, mamy różne inne, tak, ale tak, to tak. są tłumaczenia. Ale nad to też tak. jest taka Biblia, myślę, I że ona, na całe życie. Ona nie mm -hmm. jest dla, dla każdego, więc cieszę się, że, że ta książka ja jest również. dla ciebie, ale dzisiaj spotkaliśmy się, żeby nie mówić o tej książce, a żeby mówić o Twojej książce, którą bardzo się podjerałem, jak tylko zobaczyłem post i w ogóle myślę, że multu ludzi. Reakcja była mega pozytywna. No w ogóle, dzięki, fajnie. Cieszę się, że możemy sobie o tym pogadać. Dla mnie to jest jeszcze takie bardzo, wiecie, no nie, nienamacalne, totalnie. Nie widziałam tej książki, nie wąchałam jej, a dla mnie jednak ja jestem stara szkoła, no fajnie jest mieć Kindle dla e-booki, ale ja muszę troszeczkę dotknąć, poczuć, więc, więc tak, bardzo się cieszę, że w końcu się udało, bo nie ukrywam, że im dalej w las, im gdzieś tam więcej siedzę w tych tematach i sobie czytam i się uczę, to wiesz jak to jest, wydaje mi się, że nic nie wiem i jak już tak sobie myślałam o pisaniu tej książki, też dziękuję wszystkim wspaniałym ludziom i wydawnictwom, które gdzieś tam mnie zaczepiały, no może coś napisać, to zawsze miałam taką wizję, Boże, ale o czym? Jak mhm. napisałam konspekt, to uznałam, że nie, to, to się w ogóle nie uda. No ale się udało, szczęśliwie się udało i z wydawnictwem WAB już jakby chyba zaraz, tak naprawdę tak. 11 października powinno już książka lecieć do, do wszystkich dobrych ludzi, którzy zdecydowali, zdecydowali się zamówić. Yy, i, I cieszę się bardzo przede wszystkim tak, że jest papier, mhm. że udało mi się tak trochę usystematyzować i zebrać to, o czym sobie gdzieś tam gadam i piszę. I w sumie sobie ostatnio uświadomiłam, że to nie jest tak długo, bo dopiero od trzech lat. Na zasadzie trzy lat? lata prowadzę gdzieś tam te socjale i sobie myślę: Jezu, ile tych postów się tam naprodukowało! I tak fajnie byłoby to zebrać. I też, tak jak Ci wspomniałam tutaj przed nagraniem, miałam taką myśl i wizję, że jestem wykładowczynią akademicką na SWPS, ja tam prowadzę Neurochemię. I oczywiście jest mnóstwo wspaniałych książek, wiesz, krótkie wykłady z neurobiologii, publikacje, to jest taka zawsze moja literatura dla studentów, ale myślę sobie, kurczę, gdybym tak streściła też to, o czym ja mówię, w jakiś tam mój sposób, więc mówię, dobra, no to spróbujemy. Pisałeś to, wiesz, no nie ma co się oszukiwać, dla mnie to było pod krew i łzy i jakby myślę, że... No, zazdros... Wiesz, Stephen King, nie? Mm -hmm. czy tam inni mm -hmm. autorzy, którzy siadają i po prostu piszą. Przy takiej regularnej pracy, której jednak trochę było i, i miałam, ale też jakby cały plan był taki, żeby pisać tą książkę w Portugalii i dlatego okay. też wyjechałam na pół roku do Portugalii, to i tak no, czułam takie obciążenie, że może bym mogła mieć więcej czasu, ale to jakby jest, powiedzmy, powiedziałam a, jeszcze myślę, że mm -hmm. będzie druga część, więc postaram się jakby mniej na tym spinać. Ale książka ma generalnie być chciałabym, żeby była przystępna, mhm. żeby była taka popularno naukowa, czyli może po nią sięgnąć, nie wiem, no człowiek, który oczywiście musi mieć jakieś podstawy z biologii, bo nie, nie tłumaczę podstawowych mhm. rzeczy. Ale też pisałam ją z myślą na przykład dla osób starszych, które mhm. gdzieś tam chciałyby pomóc sobie w kontekście choroby Alzheimera. I ona tak. tak w sumie oscyluje między zdrowiem emocjonalnym a kwestiami neuroprotekcyjnymi i neurodegeneracją, czyli między tym co w moim odczuciu dzisiaj najbardziej wiesz będzie zbierać żniwo depresja mhm. i choroba alzheimera więc tak jakby mhm. to tak na początku tak powinniśmy pokręcimy się wokół tego co tam jest A, tak ale, ale wiesz to, to jest o tyle fascynujące bo ja, ja wiem dokładnie, tak jak powiedziałaś o tym przygotowywaniu książki. Nasza książka z Batkiem, my na nią pracowaliśmy dwa i pół roku, ale no dlatego was. właśnie, że nie było też tego okresu mm -hmm. różne rzeczy praca, fundacja, yy, organizacja i czasem książka tak spadała na dalszy plan, aż do momentu, kiedy mm, odezwał się do mnie Altenberg, mm -hmm. bo tak jak powiedziałeś, że wydawnictwa się odzywają. I po prostu podpisałem już umowę i w ogóle było tak, pytaliście, czy nie chciałbym napisać. Ja powiedziałem, wiecie co, bo mam pół książki już mm -hmm, i, mm -hmm. i jak wam będzie pasowało, to możemy ją zrobić razem. E, bo mieliśmy to wydawać jako Self Publishing na samym mm -hmm, początku mm -hmm. e, z Bartkiem. E, I dopiero ten deadline z wydawnictwem spowodował, że okej, okay, dobra, to mamy te pół roku na dokończenie tego i zgodnie z planem, żeby to wyszło. I, i, I w pełni rozumiem i na przykład ja nie mam w planach w najbliższym momencie publikacji. To jest bardzo obciążający tak. projekt, ale bardzo satysfakcjonujący widzieć to. Twoje jeszcze nie ma. No ja właśnie, czekał. nie mogę tak. Ja, 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 ja czekam na przesyłkę, nie mogę się doczekać. Wiem, że jeszcze zdążę ją dostać przed wylotem mhm. moim, więc mega, mega się cieszę. Ale powiedz proszę, bo... Nie powiedzieliśmy tytułu. Jak ludzie zamówią teraz? A możecie zamawiać już online. Tak, w ogóle. I też chciałam podziękować. Jakby mam tutaj okazję. Chciałam podziękować, bo było to dla mnie naprawdę bez jakiejś sztucznej skromności szok, tak. że książka, której nikt nie widział, nie czytał, nie mógł sobie polecić, mhm. no tak po prostu tam wybuchło jakby no. ilość zamówień i... i, i, i ja, ja, ja nie wiem, czy ja dobrze widziałem, ale była w topce w Empiku. Była, z, nie? By, była pierwsza, pierwsza w Empiku no i no. dla mnie to było takie, o Boże, Jezus, wiesz, jakby to, co poczułam, to poczułam, o Boże, a jak ona wcale nie jest taka dobra, co wtedy, wiesz. <laughs> Więc strasznie dziękuję, naprawdę się kłaniam I, i to jest, to też po pierwsze pokazało mi, że ludzie chcą czytać takie treści, Super. czyli ta neuronauka, wiesz, cieszę się, Damian, cieszę się z tego, mm -hmm. bo Uważam, że to jest budowanie świadomości, to jest pokazywanie, że popularyzacja nauki jest spoko, że to jest nie tylko takie, wiesz, dywagowanie, jak, nie wiem, geografię i inne nauki, które możemy myśleć, chociaż geografia też ma na nas wpływ, ale no, w moim odczuciu nic nie ma takiego wpływu na nas i to przepraszam fizyków, też, wielbiam fizykę, ale biologia i chemia to, jest, to jesteśmy my. Mhm. I teraz, jeśli ja widzę, że to zainteresowanie wzrasta, to mhm. znaczy, że jest prawdopodobieństwo, że ci ludzie będą żyli lepiej, więc miałam takie spoko. Y też się cieszę, jakby dodam, że t, t, książka, tak, tytuł. Książka miała mieć wiele różnych tam było opcji. Ja chciałam trochę bardziej pokręcone, trochę mniej, ale zdałam się też na, jakby, wiesz, wiedzę ludzi, którzy pracują w wydawnictwie, żeby człowiek, który wejdzie do księgarni, wiedział o co tam chodzi. Mm -hmm. Więc tak działa mózg i jak mądrze zadbać o jego funkcjonowanie. Jakby słowa klucze, czyli jak to zrobić mądrze. Mm -hmm. Nie będzie tam, e, mm -hmm. jakby, sentencji dotyczących, jak wiesz, żyć wszystko wszędzie naraz, czy dużo i mocniej, tylko bardziej z takim powolną fazą wzrostu, nie? Mm -hmm. I, I więc, więc i, i, i o tym jest ta książka. I co jest <noise> dla mnie bardzo ważne, bo ja, ja kocham ładne rzeczy i, i kocham ilustracje i las. Cała książka utrzymana jest w takiej estetyce lasu, ilustrację robiła wspaniała Ania Rudak, którą uwielbiam, pozdrawiam. To jest jedna z moich ulubionych ilustratorek i bardzo się też tak poczułyśmy w tym wszystkim. Czyli Ania, wszystkie moje dziwne wizje po prostu momentalnie przelewała i książka jest też ilustrowana, jest trochę schematów. Głupota być może dla niektórych, ale dla mnie, Damian, po prostu. Jest nie, ta siemka nie, w nie. książce, która pozwoli ludziom zakładać już treści, bo też chciałabym podkreślić, że to nie jest książka, którą się czyta na raz. Mhm. To jest taka książka, o której wiesz, coś się dowiesz, musisz coś przemyśleć, tam jest trochę rzeczy, więc chciałam tą tasiemkę. Wiem, że naprawdę pierdoła, ale tasiemka jest koloru leśny mech, no więc no. A treściowo, jeżeli chodzi o zawartość, no to też zależało mi, żeby napisać coś takiego. Oczywiście nie przeczytałam wszystkich książek, które są na rynku polskim, a książek o tematyce mózgu jest mnóstwo. Myślę, że wiesz, wchodzisz do Empiku i widzisz wyloguj się mózg, dopamina, tego jest dużo. Więc nie wiem, z pewnością jest już coś podobnego, ale wiadomo, każdy pisze przez swój pryzmat, przez swoje qualia, nie, przez swoje postrzeganie. Więc zależało mi, żeby opowiedzieć o kluczowych strukturach i, i tym, co się dzieje w mózgu pod kątem emocji, pamięci i wiesz, zdolności poznawczych. Więc tak jak mówiłam, wokół tego się kręcę. Dlaczego neurony są takie wspaniałe? Jak są zbudowane? Czym są synapsy? Czym są astrocyty? I dlaczego trzeba mówić o tych astrocytach, a nie tylko o neuronach? Trochę o przepływie w mózgu, o błonie, o barierze krew mózg, dużo, bardzo dużo o neuroprzekaźnikach, ale starałam się to opisać w taki sposób funkcjonalny, czyli no fajnie, że jest tam ta serotonina, czy dopamina, czy tam wybrałam kilka, kilkanaście tych najważniejszych, ale zależało mi, żeby opowiedzieć, jak realnie człowieku możesz wpłynąć na te neuroprzekaźniki. Różnymi elementami jest sporo o diecie, sporo o takich aspektach życiowych. Nie czytałam też takiej książki, która nie byłaby mocno naukowa, a traktowałaby o neuroplastyczności. Więc jest tam też trochę o tym, czym jest neuroplastyczność, czym jest neurogeneza, na co jak możemy wpłynąć na tą neuroplastyczność, a, co, a na co kompletnie nie, i jak gdzie są jakieś takie misunderstanding. I jest, i zamykając już to, później wchodzę w to, no dobra, ale coś o życiu, czyli jak różnymi elementami życia, skupiając się głównie na ciele, czyli dieta, ruch sen, zdrowie jelit, używki, jak możemy wpłynąć na to, żeby to mózgowie, wiesz, było superwitalne i krzepkie. I zostawiłam w tej części aspekty dotyczące psyche, bo Oczywiście był taki plan, ale jak Aha. już zobaczyłam, że ta książka ma 420 stron, to pomyślałam, nie, 420 no to, mój to mój będzie, się będzie 400, 6, między chyba 16, a 20 jest bibliografia, no ale mówię, nie, to, to sama byś uznała za dużo. Więc druga część, która już się zaczyna powoli pisać, będzie dotyczyła właśnie, wiesz, psychodelików, psychoterapii, natury, mm -hmm. kontaktu z drugim człowiekiem, relaksacji, mm -hmm. modulacji stresowej, żeby to tak jakoś zbalansować. Więc. Już myślę, że ludzie nie będą, może musieli i chcieli mnie słuchać i oglądać, bo postarałam się tam, wiesz, starałam się tam to przelać, Ech, tak żeby, wiesz, było. Sobie. Ale wiesz co perfekcyjnie rozumiem, bo ja miałem tak przy wydaniu tej książki, że tak. Każde pytanie, które dostępne na Instagramie, tak myślałem, okej, okay, to w książce w sumie jest. Tak, o, tak. to jest tam, to jest tam, to jest bardzo fajne. Mhm. I oczywiście, wiesz, filmy i tak będę tworzył, będą powstawać rzeczy, ty będziesz tworzyć podcast, ale to jest zawsze taka cegiełka, takie tak. skondensowane. I to jest po prostu skondensowane, bo ktoś, żeby dostać te informacje, które masz w książce, musiałby przesłuchać mhm. wszystko twoje, przeczytać wszystkie posty, sprawdzić wszystko, a tak ma po prostu w jednej pigułce. Plus. I Chciałabym taki disclaimer tu zostawić i w ogóle to jest dla mnie ważne, jak tak sobie siedzę, być może mówię, no niedługo w tym świecie, mm -hmm. wiesz, internetowych popularyzatorów nauki, bo tak naprawdę 4 lata temu mm -hmm. obroniłam doktorat, 5 lat temu w Instytucie Polskiej Akademii Nauk Nęckiego, który jakby lubię i może nawet jeszcze kiedyś wrócę, zobaczymy. Więc to jest dla mnie świeże, takie, że popularyzacja nauki i mówienie w internecie o tym wszystkim jest wiesz, trendy i teraz ja bym bardzo chciała, żeby choćby nie wiem jaki ekspert czy naukowiec coś mówił, żebyśmy nie mieli guru i mm -hmm. żebyśmy wszystko sprawdzali, żebyśmy zawsze, nie wiem, sugerowali się tym, czy jeśli, nie wiem, Podgórska tak pisze, czy jeszcze ktoś tak mówi, mm -hmm. albo czy jest bibliografia, albo patrząc nawet przez pryzmat tego, że każdy się może pomylić tak. i ja w ogóle książkę też zaczynam w taki sposób, że to jest stan wiedzy na czerwiec 2023, za dwa miesiące może wyjść badanie, że wszystko jest bzdurą. Mm -hmm. I zresztą w kontekście mózgu i świadomości mhm. myślę, że wiemy tyle, więc tak może być. I każdy człowiek może się pomylić. I tak samo grupy badaczy mogą się mylić. I tak samo doświadczenia robione są ludzkimi rękoma, no. szkiełko i oko. I Aha. miejmy jakąś taką rezerwę, że ludzie chcą dobrze. I ty tutaj z Bartkiem też wiesz, chcieliście dobrze pisząc książki. Tak. Ja też chcę dobrze, ale naprawdę to nie znaczy, że to jest jakieś święte i nieruszalne. Mhm. I musimy mieć zawsze to krytyczne myślenie. Zgadzam jest... się w pełni. Zgadzam. To zgadzam, trochę jest zgadzam. zniechęcające, może wiesz, do zaufania autorom, ale naprawdę, jeszcze dzisiaj, w dobie wysypu tych wszystkich, mm -hmm. wiesz, ekspertów i badaczy i naukowców, co jest też fajne no naprawdę troszkę trzeba, wiesz, tak. gdzieś tam mieć tą głowę włączoną na taki krytycyzm. Ja jeszcze, wiesz, miałem o tyle problem, że w tym temacie trochę trudno mi było znaleźć osobę, do której miałbym zaufanie, mm -hmm. jeśli chodzi o redaktora merytorycznego. No i ostatecznie Maćka Lorenca poprosiłem, mm -hmm. Pozdrawiamy bo... Macieja Pozdrawiamy Macieja, naszego tuziomeczka. <laughs> bo mam do niego bardzo duże zaufanie i pomyślałem, dobra, jak Maciek to przeczyta, posprawdzę sobie w głowie, czy to ma sens, to będę miał tam rzetelną mm -hmm. informację. No i Maciek odesłał plik, nie było dużo tych zmian, Całkiem niewiele, więc ja tak nie przyłożył się czy co. A później rozmawiałem z Bacikiem powiedział, nie, że to było jedno z najmniejszych zleceń, super. jakie miał, że super, że miał dużo więcej innych książek, gdzie rzeczywiście pokazywał mi, masz, patrz, patrz, jest pełno błędów. Po prostu nie ma zaznaczać, nie ma co zaznaczyć, to nie zaznaczałem. I to było takie uspokajające, ale i tak gdzieś się znalazł błąd, i to, żeby było ciekawie. Mhm. Jeden błąd, który jest w książce w tej edycji nowej, możliwe, że już go nie ma, bo poprosiłem o usunięcie, to było o tym, gdzie są dostępne grzyby psylocydynowe mm -hmm. i była Bułgaria. I ta Bułgaria była tylko i wyłącznie dlatego, że wspólnie z Maćkiem, Justyną, chyba też Agą, robiliśmy artykuł na stronę Polskiego Towarzystwa mm -hmm. Psychologicznego i gdzieś ta się Bułgaria zawieruszyła, a ja do książki skorzystałem z artykułu, przy którego współtworzeniu tak. i wziąłem go jako prawdę objawioną, właśnie że jest. A skąd się ta Bułgaria wzięła? Nie mam pojęcia. Jakby dosyć enigmatyczna, ale no jakby Wiesz, to, 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 tak, to, 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 to nie była akurat też informacja, która jest kluczowa dla czegoś życia, bo w tej Bułgarii mogą być tak, żeby może ich nie być, ale y, to mi pokazało, że zaufałem źródłu, bo sam brałem mm -hmm, udział w tym, mm -hmm. a coś się wkradło, więc w tej książce też jak ktoś by przejrzał, coś by się znalazło. W Twojej też na tak. pewno zawsze. A poza tym rzeczywistość się zmienia. No, y, du du Dużo rzeczy może być kompletnie inaczej, ale pytanie jest takie, bo. Dajmy trochę ludziom konkretów mm -hmm. z książki. Mm -hmm. Wiadomo, część kupi, część nie kupi, ale ja bym poprosiła o parę takich smaczków, smaczków, co cię najbardziej na przykład w tej książce zaskoczyło, jakie informacje są takie istotne, które mogą naprawdę zaskoczyć ludzi. Mm -hmm. Myślę, że pisząc tą książkę, jeszcze bardziej jakby obudziła się we mnie miłość do tego, co mnie w ogóle w życiu bardzo pomogło i też. To, jakby taka mała tutaj, tylko taka odskocznia. Jestem w trakcie kręcenia filmu dokumentalnego z fantastyczną fundacją Veritas, która pomaga też ludziom w potrzebie i z super ziomkami Dominikiem i Szymonem z Mojo Movies Wrocławia, którzy odezwali się do mnie, żebyśmy zrobili film dokumentalny o tym, jak aktywność fizyczna ruch jakikolwiek i tam wiesz różne aspekty ruchu ruszamy wpływają na umysł jak rzeczywiście może to być panaceum czy coś co po prostu uzupełnia standardową farmakoterapię chorób psychicznych depresji i to się to jakoś tak zbiegło że pracując z tym, nad tym filmem teraz kończyłam też ostatni rozdział gdzie właśnie sobie na deser zostawiłam to, ten rozdział o aktywności fizycznej o ruchu o tym co nam robi siedzący tryb życia jak Zastaje dosłownie, jak zastaje w nas życie, i co się dzieje pod kątem tego, że mózg degeneruje. I nawet tego, jak nasza ewolucja nas rozwijała, jak stopa, jak chwytliwość naszych palców, też jakby to, co się dzieje z organizmem, kiedy pompujemy krew, chodząc, właśnie od takich najbardziej trywialnych aktywności dla mózgu czy na mózg, to mnie chyba najbardziej zafascynowało i starałam się tam dać takie smaczki, żeby naprawdę zachęcić każdą osobę, która nie jest człowiekiem rutyną, która nie jest człowiekiem, wiesz, która lubi chodzić o 6 rano na siłkę czy jakieś zorganizowane ćwiczenia, nie, żeby znaleźć to w sobie, że bez tego ruchu na każdym poziomie psychofizycznym po prostu to ciało będzie umierać, tak dosłownie. I staram się tam dawać takie, takie przykłady, więc dużo tam jest o tym. I rzeczywiście to, co mogę powiedzieć z perspektywy jakby dwóch znowu dziedzin, tak no zdrowie psychiczne mnie interesuje, dlatego że sama miałam duże problemy ze zdrowiem psychicznym, i też o tym opowiadałam w podcaście. I, i gdzie się da będę o tym mówiła, bo wiadomo, jak się też postrzega ludzi z internetu, nie? że, nie wiem, ktoś ma pracę, naukę, tutaj jest, w ogóle wszystko mu się udaje i jeszcze ma tyle zasobów. No guzik, prawda, to tak, to tak nie jest i jakby nie mówię o tym pod kątem tego, że ja jestem jakąś, wiesz, nie wiem, inspiracją, nie, tylko naprawdę, mimo że najciemniej pod latarnią, zajmuję się mózgiem od lat, iluś tam, od doktoratu, to też jestem osobą dotkniętą stresem pourazowym, gdzie to wypływa, będzie wypływało, to są takie, wiesz, po prostu ciemniejsze momenty. I to zdrowie psychiczne zawsze tak z takiej części mojej, mojego życia było mi bliskie, gdzie, mimo że nie kształciłam się w depresji. I przez to, co dał mi ruch i aktywność fizyczna w momencie leczenia przeciwdepresyjnego, później jakby zmian różnych w moim życiu, to mi pokazało, że o tym trzeba mówić, jakby na każdym kroku, do znudzenia. Może nawet ludziom będą się śniły te sentencje, o których ja już gadam, żeby rób te kroki, nie wiem, wyjść na spacer, iść z buta gdziekolwiek, nie wiem, chodź schodami. Nieruchomymi. To mi pokazało, czytając i analizując najnowsze dane naukowe, że to się dopiero zaczyna, że naprawdę w wielkich, naprawdę takich, wiesz, z impaktem jednostkach naukowych, czy dużych metaanalizach, które gdzieś tam porównują leczenie lekami przeciwdepresyjnymi z aktywnością, gdzie oczywiście ja nie, nigdy nie będę podważała leczenia, wiesz, farmako, farmakoterapii, ale jakie to jest koherentne, jak to dużo robi w kontekście osób starszych w momencie zapobiegania neurodegeneracji, czy tego, żeby w ogóle, nawet kiedy rozwinie nam się choroba Alzheimera, cofać pewnego rodzaju zmiany, no, że miałam takie wow i po prostu myślę sobie, kurczę, że ja tutaj piszę rozdziały, to powinna powstać na ten temat książka. Więc to dla mnie ruch, kiedy ktoś ostatnio mnie zapytał, co jest dla mnie najważniejsze. Wczoraj nagrywałam taki podcast, to było miłe, dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozdrawiam. Żeby powiedzieć właśnie o takich, wiesz, patentach na tą zdrową, witalną głowę. I tak sobie pomyślałam, że tak. Dieta jest dla mnie ważna, bo jest. Bo jeżeli źle jesz, dobani, yy, chronicznie, bo wiadomo, każdemu zderzają się wiesz, jagodzianki, ulody, słodkie buki, jakby tak musi być, bo bez tego psychicznie nie dajemy rady. Ale co do zasady, staram się trzymać i też w książce dużo jest o tym, jakie są te kluczowe elementy prozdrowotnej diety. I to jest dla mnie ważne, żeby zdrowo jeść w ogóle. Sen. Też, no jakby podstawa, podstaw, fundament, w książce też jest o tym dużo. Staram się spać 7-8 godzin, myśleć ciągle o tych procesach, co nam to robi złego i dobrego, i, i ten ruch dla mnie, nie? I teraz mogę się, to, może to nie jest, nie róbcie tego w domu, nie? W sensie takim, że trzeba spać, trzeba dobrze jeść, ale nawet jeżeli się nie wyśpię, nawet jeżeli dzisiaj no nie zjem najszczęśliwiej. No dzisiaj, no, Aśka, kurde, no nie zjadłaś, nie wiem, kwasu foliowego czy coś, ale jeżeli się nie poruszam i mam tutaj na myśli taki po prostu ruch tak jak dzisiaj. Szłam tutaj do ciebie, y, tak no 3,5 kilometra z tymi torbami z, z buta, z torbami bo uciekł mi tramwaj i mówię, dobra, nie będę czekała, a nasiedziałam się w pociągu. To już jest to. W sensie, wiesz, nie mam jakiejś fiksacji, że o Boże, muszę mieć trening, muszę mieć cokolwiek, ale poruszam się, poczuję trochę zmęczenia, poczuję tej, tego bodźcowania mięśni. Naprawdę wiem po prostu, że moja głowa działa lepiej i nawet teraz czuję, rozmawiając z tobą, że jeszcze gdzieś tam te zdolności poznawcze mam, a wiesz, a czułam się zmęczona na przykład, nie? Więc mm, jakoś ta piramida mi się tak układa i jakby mówię, to nie jest, wiesz, WHO czy Instytut Żywności i Żywienia, żebym mówiła... Tak, jak jest, ale w moim życiu aktywność fizyczna jest takie, taką podstawą, ale też wiadomo, i to wszystko się zazębia. Jeżeli jadłabym źle długo mm -hmm. i nie spałabym w ogóle, no to nie wstanę z tego łóżka i nie przejdę na ten spacer. Więc, więc, więc tam dużo, moi drodzy, na ten temat znajdziecie, ale po prostu chciała, wiesz, do tego zachęcać, ile się da takim... A To jest w ogóle ciekawy wątek, o którym powiedziałeś z tym, szczególnie znajdywaniem czasu na ruch mm -hmm. i tak dalej. I ja zauważyłem, jaką mam dużą zmianę w głowie dzięki w sumie Iziemu Dlaw, którą trenuję. Działam. Bo, to jest zawsze nie. mega motywujący i wsp wspaniale bo, w ogóle. Bo wiesz, jest tak i Iza mi zawsze mówiła: ja tak, Damian, pokazujmy to, pokazuj to, bo to motywuje inne tak. ludzi. I ja naprawdę przez ten rok, jak działamy. Multum dostałem wiadomości, o, Mesto super, takich, że ludzie się cieszą mm -hmm. ze mną, ale Mesto Super, ja też teraz robię to, robię to. Więc jak mówisz o tych krokach, o tym wszystkim to działa, bo ja y, na przykład nie mam nie miałem w tym miesiącu praktycznie czasu na trening. Ja nie wiem, czy ja byłem raz, bo miałem albo wyjazdy, albo pracę zaplanowaną mm -hmm, od rana do wieczora, czasem niezależną ode mnie, jeśli chodzi o godzinę. No, i na przykład próbowałem kombinować, co tu zrobić, czyli podstawowo nie jeżdżę już komunikacją miejską, tylko rowerem, gdziekolwiek tak. muszę się udać. Druga rzecz, miałem na przykład super zaplanowany dzień, nad Wisłą było spotkanie o redukcji Szkód o kulturach mm -hmm. i psychodelikach i różnych takich rzeczach. No i było potem spotkanie Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego online ze wszystkimi osobami. Widziałem cię tak, na byłam, liście byłam. nawet. Byłam, byłam. Bo ja często nie patrzyłem na kamerkę, tylko właśnie to było tak, że przez jakiś czas byłem na telefonie na kamerce i odwisły na wolę, gdzie obecnie mieszkam, przez dwie godziny szedłem. Dla mnie to była najlepsza możliwa rzecz, bo normalnie bym był przed komputerem. Mm -hmm. I to jest tylko i wyłącznie, dlatego że po pierwsze, zwróciłem na to uwagę w swoim życiu. A po drugie, że właśnie Iza, czy na przykład takie osoby jak ty, ale tutaj akurat Iza była mm -hmm, tym motywatorem. Mm -hmm. Iza co jakiś czas rzuca na stories, że ona idzie do pracy dwie godziny, albo że ona robi coś, albo jakieś znajduje. I naprawdę pomyślę, no nic więcej nie mogę zrobić. Mogę tylko podczas tego spotkania iść. Wiesz co, ja, te, ja też to robię i, i tak trochę się śmieję, bo znowu to nie chodzi o fiksację, żeby tak, liczyć tak. te kroki i wiesz, i ostatnio nawet też wrzuciłam jakąś taką relację, że szłam rano na siłownię, bo też wróciłam do treningu siłowego i uważam, no, że musi atletnie. być balans, wiesz, bo y, praktykuję qigong, to, to jest Aha. przepiękna praktyka takiej medytacji w ruchu, gdzieś tam yoga, y, chodzenie, ale lubię mieć ten trening siłowy i benefitów dla mózgu z treningu siłowego, to tam już dużo jest w książce, nie? dlaczego to, to bodźcowanie jest ważne, ale to chodzenie jest dla mnie czymś po prostu tak Ewolucyjnie zakonserwowanym i takim fundamentalnym czymś, co my powinniśmy robić, i to nie powinno być żadne wow, rocket science, bo kiedyś ludzie, wiesz, przemierzali 7-8 kilometrów dziennie i mamy te mierniki, mamy coś takiego, że wiesz, że kurczę, możemy myśleć, że nas to zniewala, ale z drugiej strony i dobra, jeżeli zapomnę zegarka, to spoko i tak idę, i, i tak robię <grym> trening, ale lubię sobie popatrzeć na przykład wieczorem, że nie wiem, mam 20 tysięcy kroków ja czy 30 tysięcy kroków, bo kurczę, to znaczy, że nie muszę się gdzieś tam. W głowie umarciać, a kiedyś tak miałam. Też miałam złą relację ze sportem, i uważam, że to się odbija na psychice, że wiesz, trzeba po prostu iść na trening, zajechać się, mimo że nie masz zasobów. Mhm. To, jakby też dzisiaj jestem po drugiej stronie, że najpierw pytanie, czy mam zasoby, na co mam zasoby, może to będzie tylko spacer. I teraz to mi pokazuje, że rzeczywiście mam się dobrze, mimo że nie zawsze doskonale, jakby mam ten dzień zaplanowany. Czasem wybiorę więcej pracy, ale robię sobie ten długi spacer i też mam to szczęście, że mieszkam przy lesie. Oh, I wiesz, mam dokładnie sorry. to samo. Praca, telefon, jestem gdzieś tam na, na, na tej dzwonce z ludźmi i, i staram się chodzić i uważam, żebyśmy do tego wszystkich do znudzenia zachęcali. Czy jest zimno, czy też pada deszcz. Naprawdę, no ja biorę parasolkę i po prostu wychodzę. I pokażcie mi człowieka lub sami się zastanówcie, kto żałuje zrobionego treningu, albo kto żałuje wykonanego, czy jakby wiesz, zrealizowanego spaceru? Mm -hmm. Wydaje mi się, że nie ma czasu. Nie, nie, problemem. nie. Po, po realizacji tego zawsze jest zadowolenie. I ono wynika z wielu, wielu motywów, i cieszę się, że też powiedziałeś o tym, żeby nie katować się, że w danym mm -hmm. momencie nie ma czasu na trening, bo ja naprawdę w tym miesiącu nie mam i cieszę się, że właśnie Iza też podeszła do tego ze zrozumieniem. I na przykład, nie wiem, wrzuciłem to, że idę w tych kroki, zrobiłem Iza, super, to 500 kalorii albo coś, tak, rewelacja, tak, że tak. to. I wiesz, to jest coś, co mogę zrobić na ten temat, no bo właśnie muszę poświęcić czas na pracę. Ale wiem, że do tych treningów wrócę za 2-3 tygodnie i będzie ok. Wiesz, to jest też taki aspekt, o którym też y, staram się pisać, że my musimy wiedzieć, jest, i widać to nawet na, w przypadku osób, które wiodą taki bardzo rygorystyczny tryb życia. Mam na myśli, wiesz, y, Mocno trzymają się w swoich ramach i to jest trudne do wyważenia, bo ja też jestem człowiekiem rutyną i mnie rutyny, i w ogóle osoby, które gdzieś tam borykały się, na przykład z depresją, czy, czy mają problem z prokrastynacją i starają się na tym pracować mentalnie, bo prokrastynacji nie da się leczyć lekami. To są, to są kwestie uważnościowe i tego typu rzeczy. Jeżeli mam swoje rutyny i dzień gdzieś tam kręci się wokół określonych. Wiesz, elementów typu, kładę się w miarę wcześniej wstać. Ja jestem człowiek, który kocha wstawać piąta 30 Ja mam ten. Rozumiem fenomen poranka, no. bardzo to lubię. Gdzieś tam wiesz, kawa, coś, praca, ale staram się już nie robić tak, co czym kiedyś się traktowałam, że jeżeli coś mi nie pójdzie, wiesz, nie pójdę na trening, albo dzisiaj poczuję w ciele, że kurde, zostałabym, poczytałabym tą książkę, to nie chcę jeszcze bardziej się nakręcać. Bo teraz działa to w ten sposób. Jeżeli nie pójdę na trening, i jeszcze będę się puszować tak, takimi myślami, czy po prostu gdzieś tam krzewić w głowie te myśli, że nie poszłam na trening. To po pierwsze, nie zrobisz już nic, na przykład nawet na ten spacer możesz nie pójść, bo to już nie będzie wystarczająco doskonałe. Po drugie, pamiętajmy, że samo myślenie. W taki sposób, który generuje w nas reakcję stresową, mózg i nasze ciało fizjologicznie odbiera tak samo, gdyby ta sytuacja miała miejsce. Czyli to jest to, z czym dzisiaj się borykamy, wiesz, w kontekście XXI wieku. Tak się zalewamy stresem i takim ciągłym wrzucaniem sobie, taką autodestrukcją myślową, jakimiś ruminacjami na swój temat, że coś poszło nie tak, że jakby mogłoby być lepiej, że naprawdę. Kurczą się nasze mózgi, hamuje nam się, wiesz, neurogeneza. Mamy problem z neuroprzekaźnikami, mamy problem ze zdrowiem y, psychicznym, to wiadomo, ale z takim zdrowiem hormonalnym. Mamy problemy, wiesz, z libido, z, z jakimś takim poczuciem kobiecości, męskości. Mnóstwo jest tych zależności, jak to zrymowałam. O tym też piszę w książce, ale chodzi mi o to, żebyśmy. Starali się być dla siebie łaskawi, bo ja wiem, że jest, wiesz, taka domena wyżej, mocniej, więcej, bądź po prostu doskonały, doskonała, ale na, na poziomie zdrowia mentalnego uważam, że to zawsze wypłynie, kiedy człowiek będzie tak cały czas się po prostu, wiesz, biczował, że tego, że tego nie zrobił wystarczająco dobrze. I dlatego ja się tak skupiam w swoim jakby teraz życiu, czy w tej książce, czy tym, o czym opowiadam, żeby robić małe rzeczy taką metodą filozofii Kaizen. Po troszeczkę, po troszeczkę, czyli jak nie miałeś tego ruchu w ogóle, to wrzuć choć ciutkę. Jeśli nie prowadziłeś zajebiście dobrze zbilansowanej diety i nie jadłeś modelem śródziemnomorskim mm -hmm. czy model diety mind, to chociaż wywal trochę białego chleba i troszkę ogranicz cukry proste, słodycze, a dorzuć owoce. Nie zjadaj dziesięciu ciastek Oreo, tylko zjedz dwa, I to jest, wydaje mi się, że w takim podejściu do dbania o siebie i o mózg w dużym skrócie to jest dużo, dużo lepsze niż dawanie takich restrykcyjnych rzeczy, bo szczególnie osoby, znowu, Borykające się ze złą kondycją psychiczną i osoby starsze, nie pójdą w ten model wszystko albo nic. Czyli nagle starsze osoby mają chodzić trzy razy w tygodniu na zumbę i wiesz, i jeść tylko łososia, a osoby z gorszą kondycją psychiczną mają nagle, wiesz, wywalić całe swoje życie i, i, i przykładowo, no nie wiem, po prostu pobudka piąta rano, treningi w ogóle, nie Więc yy, wracając do Twojego pytania, o, o to, co mnie zaskoczyło w książce zaskoczyło i też tak jakby pokazało nowe i, i co tak chciałam bardzo puścić dalej, to, to są te kwestie tej fizyczności. Ale też i to będzie w drugim tomie bardziej, ale po prostu jestem teraz mega wkręcona jako człowiek, jak pewnie widać, słychać, nakręcony, dopaminowy. Wszystko to, co jest związane jest z, z medytacją i z uważnością i, i gdzieś tam sobie teraz w tą stronę idę i też chciałabym o tym ludziom pisać z takiej perspektywy łączącej neuro, ale też to, że Jestem związana z buddyzmem zen i te kwestie takiej duchowości, medytacji są dla mnie ważne, to żeby łączyć to w taki sposób świecki. Mhm. Czyli kompletnie nie łączyć tego z żadną doktryną i, i nie musisz być związana z żadną wiarą, z żadną filozofią, bo buddyzm jest postrzegany jako filozofia, religia, ale żeby rozumieć, co tobie w mózgu i w ciele i po prostu w całej twojej homeostazie robi uważność i medytacja. Więc to jest coś, co po prostu teraz tak mnie niesie pod kątem wiesz, obserwowania życia, rzeczy, tego jak ja działam i w ogóle, wiesz, nie chodzi mi Damian o medytację po prostu siedzoną, tylko medytację w chodzeniu, w obieraniu marchewki, w braniu prysznica, w uważnej rozmowie, w jedzeniu bez żadnych gadżetów, tylko w takim życiu w życiu. To jest. To dawaj, ja, ja, jak to robisz? Wiesz, to no, poczynając od takich, wiesz, bardzo podstawowych czynności, naprawdę. Te spacerki moje mm -hmm. już po prostu, ja się śmieję, że ja jestem leśniczową, leśniczową lasu <laughs> bielańskiego, już znam wszystkie zakamarki. Albo sobie funduję właśnie szybki spacer. Wiesz, tętno mm -hmm. mój, mój trening, albo rzeczywiście to jest dla mnie taka świętość, spacer solo. Ja w ogóle uwielbiam robić rzeczy solo i zachęcam. Samemu pójść do kina, samemu pójść na spacer, masz taką interoceptywne wejście w siebie i. I spacer solo, w którym nic nie słucham, z nikim nie gadam, nie mam podcastu, czyli nie próbuję się, wiesz, doskonalić, nie słucham muzyki, tylko no naj, najwspaniale jest to robić gdzieś w naturze, w parku, w lesie. I taką metodą, którą, której trochę się uczę na Qigongu, pozdrawiam mojego nauczyciela Tomka Eichelbergera, e Path of Dao", gdzie się od, od dwóch lat po prostu uczę, nie wiem. Nowego sposobu stawiania stóp, uważnego chodzenia, odrywania stóp, kładzenia ich po prostu z jakimś takim przelewaniem ciężaru, z takim każdą, z taką najmniejszą uważnością na każdy krok, że ten spacer w ogóle nie musi być o określonej długości, z jakimś celem, czyli po prostu takie, wiesz, iść, żeby iść. Tak jak ludzie tańczą, żeby tańczyć, to nie są zawody. Więc ta uważność dla mnie w takim poruszaniu się w jedzeniu, to już myślę, że od jakiegoś czasu tak staram się to kultywować, ale teraz mam rzeczywiście tak, że nie ma, nawet nie ma książki, bo ja czasami coś tu przeglądałam, tutaj coś. Telefon to w ogóle out. Nie ma dla mnie opcji, żebym jadła z telefonem, bo po pierwsze takie badania, wiesz, spogranicza nawet dietetyki czy biochemii. Damian Parol kiedyś pisał o tym, nie wiem, czy 20 czy 30% kalorii przyswajamy więcej na takiej automacie. No bo po pierwsze już te chipsiki zjadłam, w ogóle kto je zjadł? Wiesz, kolejna kromeczka, kolejna kanapeczka, nie skupiając się też na jedzeniu, automatycznie gryziesz i żujesz szybciej. Czyli proces trawienia, który już ma miejsce w ustnej, już ci się tam gdzieś amylazy wydzielają, żeby trawić węglowodany, czy nawet przechodzenie po prostu później do, do dna żołądka tego pokarmu, gdzie grelina daje ci sygnał głodu, leptyna, sytości, to naprawdę dzieje się lepiej i efektywniej, jeżeli jesz wolno. Mhm. Więc ja się staram jeść wolno, ja się staram nie gadać podczas jedzenia, i też jakby znowu wyniosłam to z kursu MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Bardzo polecam i to nie jest jakby sponsorowane, bo byłam na tym kursie, wiesz, zapłaciłam, musiałam przejść rekrutację i to jest coś, w czym się zakochałam. Ale właśnie takie uważne jedzenie, nawet zwracanie uwagi na teksturę tego, co jesz, wiesz, kurde, rodzynka, mm, ona może być, nie wiem, pofalowana, miękka, twarda. Kto się nad tym w ogóle zastanawia, nie? Więc to jedzenie. Kolejnym elementem jest to, żeby starać się i to pewnie uczy mnie trochę tego może audycja też i prowadzenie rozmowy, co wydaje mi się, że jakby naprawdę teraz z perspektywy dwóch lat uważam, że to jest bardzo trudne prowadzić wyważoną rozmowę, w której nie przerywasz, w której słuchasz, w której musisz trochę ogarnąć swoje ego, że wiesz, coś tam byś chciał dopowiedzieć. Uważna rozmowa, ale też nie taka tylko w audycji i zawodowo, tylko z ludźmi. Że po prostu iść, posłuchać. Dzisiaj jakby ja słucham kogoś, nie tylko moje opowieści. Więc to są dla mnie takie nieformalne praktyki. A formalne praktyki to rzeczywiście staram się, nie zawsze mi się udaje, i tutaj znowu naprawdę świat nie jest taki, jak nam by się wydawało w social mediach, 30 minut codziennej medytacji. Nie, nie udaje mi się codziennie siadać i nie będę ściemniać, ale staram się przynajmniej co drugi dzień, 15-30 minut na poduszce do medytacji. Ja lubię sobie też śpiewać sutry buddyjskie, ale to może być cokolwiek. W ogóle śpiewanie takie, że sobie śpiewasz i sobie po prostu jesteś w tym śpiewaniu. No i co tu mówić, Damian? Ja myślę, że to mnie jakoś po prostu trzyma, wiesz, w ilości obowiązków, rzeczy, jakichś trudnych momentów, w których też jakby jestem też częścią, w życiu teraz się u mnie dużo dzieje. Więc to jest coś, co mnie bardzo zafascynowało w takim swoim czuciu, ale też w tym, żeby pokazywać ludziom, jak ta uważność nie musi być związana z medytacją. Bo też to wykorzystam znowu, że jestem u ciebie. Medytacja, siedzona, taka, do, taka wglądowa, czy tak jak w buddyzmie, zędo takiej pustki. Do takiego wielkiego pytania. Nie wiem, po prostu dopuszczania myśli, czy tak na przykład jak wypasanie, gdzie bardziej też obserwujemy swoje wiesz, przepływy, czucie ciała, nie jest dla wszystkich. I to myślę, że o tym trzeba. Powinien, powinna mówić każda osoba, która praktykuje, bo jeśli masz problemy, stany lękowe, jeśli Twoja psychoterapeutka, Twój psychiatra wie, że w depresji gdzieś tam masz takie momenty dysocjacyjne, jesteś po PTSD, czy nie wiem, jakieś stany psychotyczne, to może zaostrzyć ten proces i ludzie wtedy się odsuwają od uważności. A uważam, że myślenie o uważności, jako o tych wszystkich elementach, o, jeszcze na przykład, ja uwielbiam obierać marchewkę takim tam obierakiem, albo wiesz, jakieś ziemniaczki, albo robić coś, czego nienawidziłam robić wcześniej, ja nie lubię wieszać prania, Aha. czy tam, nie wiem, myć okien. I chodząc na odosobnienia medytacyjne nauczyłam się, że mamy takie coś jak praca zen i wtedy nie ma zmiły. Ktoś ci każe mieć kibelek, musisz wyrywać chwasty. Potraktuj godzinę jakiejś czynności, której nie lubisz, jako odklejenie w ogóle od umysłu, i po prostu jesteś w tej czynności. I to jest dla wszystkich osób, które nie mogą, nie chcą, boją się siedzieć w takiej, w takiej wiesz bezmyślności, przy czym nie da się nie myśleć i o tym też będzie w książce, w tym drugim tomie, ale to są takie rzeczy, które ja teraz sama odkrywam i mam wrażenie, że im, im, im dalej w las, tym mniej wiem i też dodam tylko, że evidence-based, nie? W sensie, że nauka PubMed krzyczy, jak sobie wpiszemy uważność, czy w ogóle medytacja, czy... zresztą psychodeliczny klasztor też był o tym, nie? Słynne badanie z Nature, no to gro wyników. Mhm. A jak już wspomniałeś właśnie o psychodelicznym mhm. klasztorze, bo to też, nie, nie wiem, czy wszystkie osoby wiedzą, ale właśnie od 2019 roku funkcjonuje Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, które udało się założyć z Agnieszką Sieniaską, tak. Maciejem Lorencem, Justyną Hobot i w ramach Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej. I co jest bardzo ciekawe, że od samego początku udało się zebrać liczne grono rady naukowej, wielu naukowców, profesorów, doktorów, czyli właśnie to, co mówisz, też oparcie na nauce. Mhm. No i mieliśmy właśnie tak. konferencję e, Nauka Psychodeliczna na Uniwersytecie Warszawskim. Wspaniale na było. której brałaś udział. <laughs> tak. E, miałaś swój wykład. Wykład moim zdaniem zebrał jedne z największych braw, które ludzie mogli zrobić. I mega się cieszę, że to wydarzenie odbyło się na jednej z najbardziej znanych ja uczelni też. w Polsce. To jest jakby na nowo wprowadzenie mhm. tego tematu psychodelików do nauki, do tego, że da się o tym rozmawiać bez jakichś zbędnych mitów, uprzedzeń, tylko właśnie o nauce. Niestety tak. w temacie psychodelików tej nauki jeszcze nie masz tak dużo, ale z każdym rokiem to rośnie tak po prostu, więc tego na pewno będzie bardzo dużo. Czego dotyczył twój wykład? W ogóle jak o tym mówisz, jest mi tak ciepło w brzuszku, tak, to tak. było wspaniałe i pamiętam, że ja, Maciek tak by, Maciek naprawdę, dzięki Maciekowi tam byłam w sensie takim, że trzy, cztery, pięć razy zadzwoniłam, Lorenc nie. nie. Ja tak? tam, nie, ty wiesz pewnie tak, o tym, tak, nie, że co ja tam powiem, nie no w ogóle przecież kurczę, ja się zajmowałam Alzheimerem, gdzieś tam to jest taki wiesz, mój konik powiedzmy part time job, że, że to lubię, że się tym fascynuje z racji neurochemii, więc bardzo dziękuję Wam, że mogłam tam być i to było super. Mój wykład przede wszystkim, może dodam, że jak się dowiedziałam, że mam 25 minut, to uznałam, że to ja się przedstawię przy moim gadulstwie. Ja opowiadałam i rzeczywiście, to było fajne, że konferencja miała być taka naukowa, i dla mnie, ja też jestem nerdem. Ja kocham klimat uniwersytecki, że to było na UW, to była naprawdę wielka rzecz. I mnie poproszono o opowiedzenie o neuroplastyczności, którą kocham, mhm. właśnie w kontekście psychodelików, czyli o psychoplastogenach. 2018 rok Olson ukuł piękny termin, żeby mówić o psychodelikach nie tylko jako o substancjach otwierających umysł, czy o tym, co zmienia nam percepcję, sieć DMN i, i depresja, i, i po prostu wiadomo, tylko o tym, jak one realnie wpływają na neuroplastyczność i co ważne, w sposób trwały. Ja myślę, że teraz jest ten taki boom, dopiero to się otwiera. Ula Kozłowska, którą tak, nasza, prawda, też z Rady Naukowej, bada to pod tym kątem. Ona bada też pod kątem, który mnie na maksa ciekawi, no bo w chorobie Alzheimera, w stanach zapalnych, aktywacja mikrogleju. No, widzimy zupełnie jakby drugą stronę tego wszystkiego. I wspaniale, że to wyszło od psylocybiny, od LSD, ketamina, przeciwdepresyjne działanie, no MDMA teraz, no wspaniałe tak, tak. badania. Wow. Fazy kolejne. Jestem mega ucieszona, bo mhm. sama też jakby widzę tu potencjał dla siebie, ale. Ta strona taka typowo naukowa, twarda, która, którą ja lubię, trochę idzie, wiesz, jakby to są takie dla mnie dwa kanały. I rzeczywiście wyniki badań są bardzo obiecujące. Wciąż to dopiero będzie ongoing, jeśli chodzi o ludzi. Wiadomo, badania takie kliniczne. Na razie widzimy rzeczy przedklinicznie, czyli na zwierzakach. No ale naprawdę, jeżeli chodzi o mechanizmy, szlaki sygnałowe, to, co się dzieje molekularnie w badaniach in vitro, to mówimy, wow, nie? Pod kątem, ja opowiadałam, między innymi, taka byłam strasznie zajarana, pamiętam ten slajd, że zobaczcie, co robią te neurosfery pod EMT, ale to, co się dzieje z neuronami pod kątem neurogenezy, wyrastania drzewek dendrytycznych, jakby tego, jak, jak te neurony się łączą ze sobą, co się dzieje pod kątem synaptogenezy, czyli tworzenia tych przestrzeni, gdzie neuroprzekaźniki mogą działać, czy tego, jak regeneruje się mózg, na przykład właśnie w depresji, która jest dotknięta, ubytkiem neuronów. Tak naprawdę w depresji mózgi są wypłaszczone, możemy sobie też wyobrazić takie trochę dziurawe, trochę jak orzech włoski bez turgoru i widać na tych badaniach komórkowych, co się dzieje pod kątem między innymi właśnie psylocybiny, Metabolitów, które są też w łasce i co ciekawe, tych metabolitów, które nie są psychogenne. Też opowiadałam o takim ciekawym związku, który może być nadzieją dla osób, które no nie chcą wchodzić w stany psychodeliczne, czyli taber, taber anta, tabernantalog, z tego co mi się wydaje. To był związek pozbawiony tych efektów psychodelicznych, a też jakby wywierał taki wpływ na neuroplastyczność. No i to ma ogromne znaczenie, bo my myślimy sobie dzisiaj, też w książce piszę o tej neuroplastyczności z różnych jakby stron neuroplastyczność to jest zmiana mózgu, formowanie jakby struktur, tworzenie nowych sieci neuronalnych, trochę przebudowywanie tego mózgu pod wpływem środowiska, tego, co na nas działa. I ta neuroplastyczność jest dobra pod kątem uczymy się, nie wiem, nowe nawyki, nowe rutyny, jakieś automatyzmy, ale też może być zaburzona. Zaburzona jest na przykład w uzależnieniach, zaburzona jest w bólach fantomowych, w jakichś takich bólach idiopatycznych, w których no coś idzie nie tak pod kątem odczuwania tych bodźców i po prostu psychodeliki dają taką nadzieję na to, że tam, gdzie ta neuroplastyczność jest zaburzona, bo neurony nie tworzą się prawidłowo, neurogeneza jest zaburzona, to jedno, ale też badania wskazują, że może przez to, że z jednej strony wpływają tak biologicznie i morfologicznie na neurony, ale też poprzez to, co dzieje się w sieci DMN, czyli tej sieci stanu podstawowego, będzie mogło to wpłynąć na przykład na leczenie uzależnień. Czyli trochę wyłączanie tej, jak to w tej, ta sieć DMN to jest ten nasz taki wgrany system, który jest związany z ego, z ruminacjami, z myśleniem ja mnie moje i on jest bardzo utrwalony w uzależnieniach, w depresji. Jeśli trochę tym pomanewrujemy i okaże się, że z jednej strony za Karchardskarisem, tak? Diemen się wyłączy, trochę zmniejszy aktywność, i jeszcze coś na poziomie morfologicznym, takim biologicznym dzieje się w neuronach, no to może być duża nadzieja. I badania na myszach, co prawda, na razie dają nam takie obiecujące wyniki, że te zwierzaki mimo y, działania bodźca, pod wpływem, wydaje mi się, że to było psylocybiny, albo LSD też, y, LSD jako y, związek, który zwiększał chaos i entropię w mózgu, pokazywało, że coś tam się nam przełącza. I jeszcze na dodatek te neurosfery tak pięknie kwitną, nie, w ogóle nie pamiętam, ten, potem tak się głupie czułam, boże, dlaczego ja tak się to, tym jaram tymi neurosferami, czy ludzie to wiesz, ale, ale coś w tym jest. I to jest... Y, Wydaje mi się, że teraz taki punkt, który na przykład ja też mam przyjemność być z wami w towarzystwie, jak sobie słucham tych wszystkich rozmów, to tak myślę, kurczę, jeszcze fajniej byłoby mówić i z Ulą Kozłowską o tym mówiłeś, żeby tak popularyzować wiedzę dla tych wszystkich ludzi, którzy są. Trochę bliżej nauki, a mniej tego, tych rytualnych kwestii, chociaż dla mnie to wszystko powinno iść w parze i nie jestem, wiesz, uważam, że psychodeliki to jest, wiesz, drug set, setting i wszystko się musi zgadzać, nie? No tak i prawda jest taka, że rzeczywiście te y, formy medykalizacji psychodelików, ten temat medykalizacji psychodelików to jest Coś, co będzie bardzo gorącym tematem mm -hmm. w najbliższych czasie i różne są wersje. Wiesz, ja też nie jestem w pełni okej okay na przykład z tym, że niektóre firmy chciałyby patentować pewne tak. formy e, podawania psychodyjków albo tego, że ktoś ma podać rękę, albo protokół włączyć cały, taką protokół. Tak, tak. Wydaje mi się, to słabe, e, trudne, też, e, nie wiem, cena terapii, żeby ona była przystępna mm -hmm. dla ludzi. Powiesz, jeżeli mówimy o kwestiach osób z depresją, PTSD, to. to bardzo często są osoby, które właśnie ze względu na swoje jednostki chorobowe, nie mają dużej gotówki, nie mają dostępu do tego. Więc w najlepszym idealnym świecie terapia powinna być dostępna, dopasowana do pacjenta, no i oczywiście sprawdzona. I. Wiesz, i też, no, oczywiście, to są takie marzenia na razie, tak. nie żeby to o refundacji w Polsce to w ogóle mhm. dobra, to nie padło, ale rzeczywiście, żeby to było bardziej dostępne dla ludzi. natomiast to, co powiedziałeś i w ogóle myślę sobie, że to musi być koherentne i musimy patrzeć na substancje psychodeliczne jako te otwierające umysł i wszystko, co działa na mental i jest takie umysłowe, nie jest tylko w oparciu o strukturę chemiczną i to, że to ma działać jak, nie wiem, niesteroidowy lek przeciwzapalny czy aspiryna, czy właśnie, czy cokolwiek, tylko skąd, skąd wzięło się to działanie psychodeliku, czyli też to podejście do substancji, cały ten set i setting właśnie, nie tylko drag, tylko właśnie nastawienie, to jak to działa i jakie masz środowisko przyjęcia tej substancji. To, co powiedziałeś, no inaczej się czujemy. Weźmy sobie na tapet MDMA. To nie jest typowy psychodelik, tak? Empatogen... E, e, dobra chemia. Polecamy też Julie Holland w tłumaczeniu Macieja Lorenza. Arcibiście, ale ktoś by ale inny. wspaniało. Tak, właśnie. Któż by inny tłumaczył? Ale ona bardzo fajnie opisuje też to, że samo MDMA też przyjęcie tego w określonym miejscu ma, ma znaczenie. No a przy czym MDMA jest, wiadomo, no, substancją, powiedzmy, syntetyczną, tak? Ale mówiąc o psylocybinie, czy, czy LSD, no dobra, też ze Sporyszu, ale mamy, powiedzmy, wiesz, syntetyk, tak? Ale psylocybina gdzieś tam zamykana w kapsułce dla niektórych ludzi może nie wywrzeć takiego działania terapeutycznego i tutaj choćby nie wiem co, nawet myśląc pubmedowo, to ma duże znaczenie. I myślę, że wszyscy, którzy mówimy o tym, popularyzujemy wiedzę w tym temacie, trochę się obawiamy tego, że nagle zobaczymy taką, wiesz, tutaj patrzę, plakat u ciebie, dwukolorową <śmiech> kapsułkę <śmiech> z psylocybiną i, i nagle co z tym wszystkim, co było? I jakby oczywiście nie wiem, ja tylko będę się temu przyglądać i z nadzieją, że będą mądrzy ludzie, którzy gdzieś jakoś to wypośrodkują, ale mam wrażenie i też sobie o tym czytam, że ktoś chce opatentować, nie wiem, obraz, który jest na ścianie, muzyka, nie wiem, być może gładkość dłoni osoby, która, wiesz, jest przy tobie, no to jest trochę no, konsumpcja i, i po prostu, wiesz, robienie hajsu na tym, ale z drugiej strony zawsze gdzieś mam też to, i że jeżeli miałoby to pomóc ludziom i zmniejszyć to, co się dzieje pod kątem tego zdrowia psychicznego, to jest spoko, ale. No, mhm. Wiesz, ja, 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 wyważmy to. Ja, ja, ja też mam ten dylemat, bo. Wiesz, te firmy też muszą ponieść pewne nakłady, muszą zrobić coś. I na przykład, ja, jak pracowałem w tych wdawnictwach medycznych, fascynował mnie temat rejestracji leków. Mhm. Dlaczego rejestracja leku jest tak droga? Tak. Ona jest tak droga, bo po prostu ileś innych cząsteczek przepadło, ileś innych przepadło później, ileś przepadło i firma wrzuca w koszty to wszystko, że ta jedna po prostu jest taka droga, bo inne się nie udały. A, ale mogę Ci to powiedzieć z perspektywy, wiesz, osoby mokro robiącej w laboratorium. Mhm. Finalnie nie wiem, ja w przykład w mojej pracy doktorskiej udowodniłam działanie jednego białka, ale żeby udowodnić działanie tego jednego białka, musiałam przebadać 50, odczyniki do cytometrii kosztują hodowle komórkowe kosztują 6 tysięcy dolarów, jedna jakaś linia, tego jest mnóstwo. I teraz oczywiście rozumiem to, ile miałam krótki epizod pracy w firmie farmaceutycznej też w badaniach klinicznych. Ile pieniędzy, czasu, know-how, pracy ludzi, właśnie substancji, odczynników wszystkiego musi upłynąć, żebyśmy mieli tą jedną cząsteczkę. I rozumiem też to z tych pobudek takich typowo ekonomicznych, żeby to mogło iść dalej i żeby MAPS czy wiesz, inna jednostka mogła powiedzieć, dobra, mamy trzecią fazę badań. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że psychodeliki są tak specyficznym czymś, związkiem, jakby rodzajem reakcji na umysł, że to nie jest typowe działanie chociaż też ostatnio zaczęłam się zastanawiać, terapia onkologiczna też nie jest tylko ukierunkowana na ciało i w kontekście leczenia nowotworów aspekt psychy jest mega ważny, tak? Ale tutaj... To wszystko, co dotyczy świadomości i umysłu, to ma jakby inny background. Dlatego ten drug set setting mam wrażenie, że jest tutaj jeszcze ważniejszy niż w kontekście, wiesz, po prostu leku, który działa sobie na receptor. I też pamiętam, że to chyba właśnie z Maćkiem gadaliśmy. Bo dzisiaj mm -hmm. Lorenz jest sponsorem <laughs> tego odcinka. Y... Wydał bardzo fajną książkę Grzybobranie. No i myślę, że ta książka powinna znaleźć się w domu, w biblioteczce, każdej osoby, która po pierwsze przeczytała pierwszą książkę Maćka, mhm. a po drugie chciałaby się dowiedzieć coś o psylocybinie, nie tylko pod kątem działania, wiesz, receptor 5HT2A, mhm. nasz mózg, serotonina i depresja, ale takim kulturowym też. No, tam są w ogóle wspaniałe wywiady z mądrymi ludźmi. No i myślę, że, że tak. I też Maciek odnosi się tam... W ogóle ile dzisiaj książek polecamy? Może po prostu jakieś tutaj już jesteśmy, wiesz, mole książkowe. Yy, właśnie w kontekście tego, że psilocybina zamknięta w kapsułkę, no to raczej to w nie będzie psylocybina, tylko, nie wiem, N518K, nie? A to jest w ogóle ciekawe, bo rzeczywiście... Yy, Tutaj parę razy rzuciliśmy troszkę, bo tłumaczenie macie kloręc, książka macie klorę, ale rzeczywiście no Maciek jest super ekspertem, tak. też cieszę się, bo będzie też rozmawiał u mnie na kanale, między innymi o jego książce i pewnie o towarzystwie psychodycznym i o wszystkim. Maciek żyje psychodejkami od tylu lat. Zastanawiam się w ogóle, Asiu, u ciebie kiedy się pojawiło mm -hmm. takie zainteresowanie psychodykami. Pamiętasz, jak to się stało? Dlaczego? Co cię tak zaskoczyło? Moja miłość życiowa, czyli neurochemia, ale tak mm -hmm. szczerze, wiesz co? Y Czekaj, bo ja jestem w Towarzystwie chyba dwa no, lata? Prawie od początku, ale praktycznie początku, od początku. Tak, tak sam w tak, <laughs> no, W ogóle fajnie I to, i, to, i to dla mnie było takie, wiesz, lubię słuchać mądrych ludzi, dla mnie te spotkania, oprócz tego, że widzi się te buźki, yy, to zawsze jest coś tam wnoszącego i też mam nadzieję, że ta druga konferencja, jakieś tak. działania, to było takie wow. I wydaje mi się, że to zadziało się z dwóch powodów. Po pierwsze, moja naprawdę miłość taka szczera do popularyzacji nauki i tego, żeby mówić ludziom ważne rzeczy i też trochę odczarowywać takie, wiesz, błędne myślenie, bo wiadomo, zaczęła się fala fascynacji psychodelikami, a mamy tam przecież naszego wspaniałego Grzesia Kaska, który bada te rzeczy, Ulka Kozłowska bada te rzeczy, tak, Hamed bada te rzeczy, Janek Szczypiński, więc naprawdę są ludzie, którzy to robią, ale ja jak przyszłam do towarzystwa, jeszcze nie wiedziałam, że tak na mokro to się dzieje i, i miałam takie poczucie, że skoro kocham te mechanizmy i jestem z wykształcenia neurochemiczką, to chciałabym trochę o tym sama się pouczyć, pogadać innym ludziom. A u mnie rzeczywiście też to się zaczęło od tego, że psylocybina mnie po prostu zafascynowała pod kątem swojego działania przeciwdepresyjnego i miałam takie wow, nie? Co się stało, że kurczę, Nixon dał bana, od lat 70 nie badamy. Taka duża luka, kiedyś było tyle tego wszystkiego i jednak jest potencjał, że coś się tutaj zmieni. I chyba pamiętam, że napisałam właśnie do Maćka spotkaliśmy się gdzieś i dało mi Polana, oczywiście w tłumaczeniu Macieja Lorenza. How to change, jak zmienić swój umysł. I, I tak miałam tak fajnie, żebym chciała po prostu coś robić, że to jest jakaś taka idea. Ja też w ogóle lubię działać w różnego rodzaju stowarzyszeniach, fundacjach, miejsca, gdzie w ogóle nie liczą się pieniądze, tylko liczy się coś, robisz coś dobrego. No nie? więc fajnie, cieszę się, że jeszcze tam że jeszcze mnie nie wywaliście I sobie, i sobie działamy i też tak się cieszę z tej konferencji. To było naprawdę dla mnie takie. Dodam tylko, że udział na tej konferencji na Wydziale Prawa UW, tak jak wspomniałam, jestem nerdem i kocham uniwersytety. To było mniej więcej coś takiego, jak w mojej audycji w niuansie. Mistrz Zen z mojej szkoły, Zen Kuan Um, usiadł w audycji, rozmawiał ze mną w Nuance Radio, gdzie wcześniej leci kawałek mata. Ja myślę, mogę umrzeć. Mistrz Zen mówi o diamentowej sutrze: Tutaj lecą jakieś rapsy, siedzę w Nuance Barze. I tak samo miałam wtedy, że mówię: Kurczę. Nie to, że ja mam zaszczyt, że mogę tu mówić. Jesteśmy w Polskim Towarzystwie Psychodelicznym i tutaj rektor tak. chyba, czy, czy, czy tak. wydział na Wydziale Prawa UW, mówimy o substancjach. Z więc... oficjalnym partnerstwem tak. na logotypach w... To, to jest w ogóle szok, bo wiesz, takie konferencje mogłyby się odbyć, nie wiem, na przykład w hotelu jakimś. Tak. Wynajęty hotel to jest kompletnie Narwil, inna gdzieś skala. gdzieś tam na no, Tak, no ogóle... to jest kompletnie inna skala. Tutaj naprawdę tu duża zasługa Agnieszki Sieniackiej z Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, która też przez wiele lat swoją fundacją budowała zaufanie, że mm -hmm. jeśli zajmujemy się tym nowym tematem, przedstawiamy odpowiednią radę naukową odpowiednich ludzi. Tak, jest okej. Okay. Bo wiesz, równie dobrze to mógł być super kontrowersyjny temat dla UW jak ktoś mógł tak. polecieć. Ale albo, wiesz, co wiesz. myślę też, że mocno wpłynęło na to. I pamiętam w ogóle te rozmowy później z profesorem Głębowską, później tam gdzieś między ławkami. Profesor Pils, profesor właśnie Głębowska, czy w ogóle ludzie, wiesz, z nauki, z prawa, to też wszystko na to wpływa, że to nie jest jakieś odczapy, tylko rzeczywiście ludzie chcą się tym zajmować ku lepszemu, ku minimalizacji szkód i tego, żeby po prostu tłumaczyć o co chodzi. Nie? Tak, jeśli ja, ja zestawiam w ogóle. Czy w takiej sytuacji jest sposób na to może jakiś, żebyśmy włączyli ten dyskus jeszcze bardziej mm -hmm. w media? Bo wiesz o co chodzi. Jest dyskusja, podcast Maćka, ja też o tym rozmawiam. Pojawiają się artykuły w mediach, tylko bywa różnie, bo czasem albo są zbyt chora, optymistyczne, mm -hmm. albo... Nie, tych straszących coraz mniej jest, tak zauważyłem. ja mam ten tak. problem, nie? Tak samo jak tak. miałam problem z serialem, wiesz, ekranizacja How to Change Your hmm. Polana, gdzie on też się wypowiada, ale miałam takie... Jezu, to jest Netflix, to jest Aha. po prostu, tak, tak, wiesz, tak, no tak. burza, jeżeli chodzi o, o, o jakby działanie, o impact na społeczeństwo. Zabrakło mi tam takich mhm. głosów kontra, że ej, ale psylocybina jednak nie dla stanów psychotycznych, nie jeśli masz chorobę afektywną, nie, wiesz. I też uważam, że o tym jest za mało, ale z drugiej strony tak, jest wysyp artykułów, wiesz, clickbaitowych tak, nagłówków, tak, tak. ale na przykład zobacz, no to co my staraliśmy się zrobić na tym panelu właśnie w Łodzi to było to, że niby rozmawialiśmy o czymś pozytywnym, ale wybrzmiało na końcu, że jakby uważaj zanim zrobisz to w domu, nie? I jakby wydaje mi się, że takie rozmowy jak nasza też, okay. kiedy nie mówimy tylko o tym hura optymizmie i, i ty też dużo, Damian, na ten temat mówisz i, i ludzie, którzy się tym zajmują, o tripach o tej całej integracji, no właśnie Michał Lasocik, Kuba Grenia, na maksa zachęcam wszystkich, wszystkie osoby, które interesują się tematem, czy też są w ogóle z, gdzieś tam z branży psychoterapeutycznej, psychiatrycznej, ale w ogóle tak dla siebie, żeby posłuchać na tych warsztatach integracji psychodelicznej, jak, jakie to nie jest proste. Jak tu nie chodzi o... Wiesz, to jest trochę jak, nie wiem, głupi przykład może, ale zrobisz tatuaż i potem musisz go smarować, musisz o niego dbać, musisz, nie wiem, z wszystkim tak jest. To nie jest klucz wziąć sobie grzyby, czy przyjąć, wiesz, inną substancję i to zostawić w dużej większości, tylko żeby mówić o tym, że są też te zagrożenia. I jak tak sobie myślę, nie wiem, konferencje to jest jedno, nie? Tylko to jest dosyć zamknięte, hermetyczne. Nie wiem, wydaje mi się, że właśnie takie książki, jak twoja, czy to, co będę chciała teraz poczynić, popełnić w drugim tomie, czy to, co robi Maciek, czy robią inne osoby, to jest gdzieś tam takie, wiesz, takie światełko w tunelu, i przede wszystkim zainteresowanie ludzi, i to zobacz, że ta świadomość, ludzie chcą tego, chcą, chcą tego i chcą to czytać. Prawda, masz rację. To jak to do mnie dotarło, że rzeczywiście to jest jakiś konkret, to jest coś, czym można się podeprzeć, można komuś podać, masz po prostu. Nie artykuł na stronie kątowej, tak, który tak. może za jutro mieć inny tekst w ogóle. To też jest hit czasem. Tak, i, <laughs> i też i, i zobacz, że zapraszają ludzi, y, na przykład, no nie wiem, zwierciadle, jakieś artykuły. Takie, ja miałam w Cookbooku kiedyś też, pamiętam jakiś artykuł. Teraz wydawnictwo znak, przecież wydało ten fajny numer, gdzie była inastia. I, no tak, no to było no. wspaniałe. I wiesz, wydawnictwo znak, no z czym nam się kojarzyć? z to książkami? cały, cały, cały tak, cały. Tak, no to, to dla mnie jest już jakby patrzę w pod tym kątem optymistycznie, bo Maszację. ten numer nie był tylko, były też kontrast, nie tak. było tylko pros. I to tak. było dla mnie takie. Fajnie, jest jakieś sceptyczne, krytyczne patrzenie na. To. Ma, ma, masz rację. I tutaj prawda jest taka, że widzisz to jest trochę tak, że jak ja żyję tym i, i gdzieś tam się dzieje, ja i tak widzę ułamek. Mm. Naprawdę na, ja, ja nawet nie widzę 100%. Maciek też nie widzi 100%. Jest tego bardzo dużo. Ja jestem najbardziej ciekawy. Ile z tego dociera jakby do szerego człowieka? Bo ja żyję w bańce. Ja żyję w bańce nie dość, że warszawskiej, w bańce psychodelicznej, w ba bańce użytkowników, którzy do mnie zagadują. Ja chyba bym chciał kiedyś pojechać do jakiejś wioski, tak, gdzieś tak. pogadać z jakąś panią i zapytać, czy słyszymy o to psylocybinie? Tam, nie nie. Damen, że też, ta, też tak mam, że żyję sobie w bańce i wydaje mi się, że wszyscy kurczę, wszyscy wiemy, że orzechy wszyscy. są zdrowe. No niestety jest to bańka dużego miasta i teraz wydaje mi się, że jest jakaś taka misja ludzi, szczególnie o takim największym. Przełożeniu na myślenie ludzi pod kątem zdrowia, czyli lekarzy, psychiatrów, i tutaj jest wielki ukłon w ich stronę, żeby mówić o tym, nie wiem, gdzieś tam prowadzić różnego rodzaju, gadajmy o tym na sympozjach, na konferencjach, właśnie, piszmy rzeczy. Bo w internecie zgadzam się z Tobą, może to, co wszystko, to, co jest w online, no. Mm -hmm. Może być różnie. Nie? Różnie jest. Wiesz, i to nie jest nawet jakieś zastrzeżenie, bo super, że można poprawić też, jeżeli jest drobny błąd. Bo, bo w książce tego nie tak, ma. I to tak. też było takie dziedzictwo, tak, tak. z wydawaniem, ale zarazem napisane, wydrukowane nie zmienisz, mm -hmm, więc musi być mm -hmm, bardziej mm -hmm. pewne niż to, co w internecie. Ale powiem szczerze, że. Ten świat tych substancji psychotycznych jest bardzo fascynujący. O nim można by było gadać tak. godzinami i ja mam nadzieję, że jak się ukaże druga część twojej książki, to pogadamy. Chciałaby. Teraz trochę czas nam się kończy. Wiem, że też się spieszysz, więc ja się spieszę. Takie mamy życie teraz. Nie, w ogóle tak, ale jakby pamiętajmy, że czasami się spieszymy, ale później trzeba sobie dać ten, wiesz, ten, ten, ten wydech. Eee, no. Super, strasznie się cieszę, naprawdę, tak bez wiesz cukrowania, że mm. mogłam przyjść do ciebie super. Marzyło mi się to, żebyśmy się tak pogadali i mam nadzieję, że ta rozmowa właśnie razu dodam, była, nie wiedziałam o co będziesz <laughs> mnie pytał Jakby tak, <laughs> tak jak tak. mówię, jestem prosto z Wrocławia eee, I po prostu no, cieszę się, jeśli, jeśli ktoś będzie chciał przeczytać moją książkę Życzę wszystkim, żeby przeczytali twoją A przede wszystkim właśnie to krytyczne myślenie Ale też wielka wdzięczność dla was wszystkich, którzy chcecie rozwijać siebie i swoją świadomość i utrzymywać jakoś, po pierwsze, swoje mózgi przy życiu, bo jeżeli czytamy, robimy, słuchamy, to jest jedno, ale mam wrażenie, że każdy, kto zasieje w sobie takie ziarenko, wiesz, ciekawości, puści to dalej. Czyli jest szansa, że nie będziemy takimi automatami i maszynami bez, bezwiednie idącymi przez, przez życie i, i pod kątem wszystkiego, o czym tu dzisiaj mówiliśmy? To jest super. Ja, ja bardzo mocno to zauważam w tym roku, który jest dla mnie przełomowy. Bardzo dużo się zmieniło. Doszedł nowy partner, doszło jego dziecko. Dużo się dzieje i właśnie jak mówiłaś o tej uważności, to jeszcze mhm. muszę o tym powiedzieć, bo dla mnie, jak ja jestem w Brazylii i nawet teraz jak w Polsce, ale szczególnie w Brazylii. Każdy dzień, każda czynność, obieranie tej marchewki, wszystko co ja robię jest super cenne, bo ja wiem, że ten czas mu jest limitowany. Ja tam jestem miesiąc, dwa, potem miesiąc w Polsce i za przez tą różnicę w nie mam takiego poczucia, że mam pełno czasu, mm -hmm. tylko właśnie mam ten dzień i ja chcę z tego dnia najbardziej skorzystać, jak się da. Chcę poczuć, właśnie tak jak mówiłaś, nie wiem, to jedzenie jakieś, które dokładnie struktury. I to jest ciekawe, bo ja korzystałem w swoim życiu u różnych psychodelików, gdzie czasem miałem takie momenty bardzo dużej uważności i na przykład. Zjedzenia ziarenka słonecznika, które się moczyło w wodzie mm -hmm, i mm -hmm. wow, a to jest takie. A teraz staram się tak na co dzień po prostu taką zwyczajność doceniać. To, to, to tak bym tylko dodała, ale. że y, po pierwsze, ty jesteś w Brazylii i mówisz, że masz ten czas policzony, krótki. Wszyscy go mamy. Ale. Nie będąc w Brazylii i ja też mocno z tym żyję, że naprawdę pomyślmy sobie o tym i to żaden koelizm. Ja też nie jestem żadnym mędrcem tutaj, wiesz, coachem życiowym, ale staram się myśleć o tym w ten sposób, że Czytam teraz biografię profesora Wetulaniego po prostu no, i pamiętam, którego bardzo lubię, cenię. Tak. Głównie jeżeli chodzi o działania naukowe, ale jego nagła śmierć na pasach, przechadzając się po prostu, wracając chyba rowerem czy przechadzając się, wracając z, z uczelni do domu... I mój wypadek samochodowy, który miałam na Islandii, gdzie planowałam, na jakie gorące źródło pojadę, pokazał mi w ogóle what the fuck. Nie? Że teraz jest teraz. I teraz jakby skupiając się na tym wszystkim, właśnie życie w takiej uważności po pierwsze powoduje, że jakby masz się lepiej fizycznie i psychicznie, a po drugie jest też tak, że substancje substancjami, ich działanie lecznicze to jedno, ale no dla mnie na przykład nic nie zastąpi tego czystego umysłu i tego, co jestem w stanie zrobić sobie bez substancji. I trochę mam tak... I to jest temat na inną morskim. pamiętam, że miałam taką konkluzję po obejrzeniu psychologicznego klasztoru, kiedy próbujemy pokazać, że w mózgu dzieje się podobnie pod wpływem psylocybiny i medytacji głębokiej, transcendentalnej. Zgadzam się z tym, ale medytacja to jest coś wypracowanego przez lata. To jest coś, że twój umysł jest w stanie w to wejść, ty masz utrwalone te szlaki. Nie porównywałabym tego do substancji. Jedno może amplifikować sygnał drugiego, ale ta praca z umysłem, taka powiedzmy na freszu, to jest dla mnie coś, co, co jest wiesz, taki. Taka nieustanna praca, i wiesz, że masz to robić w życiu. I to jest takie fajne, bo możesz sobie popatrzeć na to, że masz, masz takie ikigai, masz taką sprawczość. Będę pracował nad umysłem po prostu all life long. Nie? Więc hmm. tym optymistycznym i jakże wzniosłym akcentem, tak. yy, chyba kończymy, tak. Tak, bardzo, 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 bardzo mi się miło rozmawiało. Cieszę się, że się udało i chyba wiesz, co dotarło do mnie, bo rozmawialiśmy trochę na różnych eventach, na różnych spotkaniach online, i to była nasza najdłuższa rozmowa na żywo. No i taka prawdziwa. Taka na 100%. Nie przeszkadzał, tylko my, tylko wy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. Napiszcie też coś miłego w komentarzu i napiszcie o czym chcecie posłuchać w kolejnej rozmowie, którą zrobimy dajmy na to za dwa lata. Zobaczymy, kiedy wygląda. No bo już dwa lata. Ja właśnie ja żyję teraz. Chciałam, za dwa miesiące. Jestem za, nagrywamy. Nagrywamy. Trzymajcie się mocno. Cześć.